W imieniu podokręgu olkuskiego za zdobycie pucharu wręczyć klubowi RMTD i LKS Olkusz piękny puchar i piękny dyplom. Mogę prosić kapitana o wystąpienie. Gratuluję. Krzysiu, pokaż. Igor, jak zdrówko. W pokonanym boju zostawiliście wyżej notowane zespoły. Gratulujemy, życzymy sukcesów w rozgrywkach dalszych. Wicestarosta powiatu olkuskiego i prezes podokręgu olkuskiego Jerzy Górnicki. Jak pan ocenia stan piłki nożnej, tak szeroko pojmowanej olkuskiej? Coś, co wchodzi w zakres pana kompetencji tutaj. Co jest dobre, co można by było poprawić? Jeśli chodzi o stan naszego posiadania, mamy 30 kilka zespołów, mamy A i B klasę. No myślę, że stan posiadania naszego powiatu jest niezły. Mamy drużyny w końcu z czterech powiatów, bo mamy drużyny z powiatu miechowskiego, z powiatu olkuskiego, z powiatu zawierciańskiego i z powiatu ziemskiego krakowskiego. Gdybyśmy byli tak mocnym powiatem, jakim jesteśmy w podokręgu piłki nożnej, by było bardzo dobrze. Ale uważam, że prowadzimy kawał dobrej roboty. Mamy wsparcie tutaj starostwa powiatowego, bo nasza siedziba też jest tutaj w budynku starostwa powiatowego w Olkuszu. Ja jako wicestarosta mam szansę popierać sport, gdzie się da. Mamy poparcie także starostwa, jeśli chodzi o drużynę przeboju wolbromskiego, najlepszą drużynę tutaj grającą aktualnie w drugiej lidze. To, że nie za bardzo nam się wiedzie jako sponsorom, bo powiat olkuski wspiera w zasadzie dwie najlepsze drużyny. To jest piłki nożnej przeboju Wolbrom i SPR, piłka ręczna, ekstraklasa kobiet. Uważam, że Olkusz w tej chwili powinien nadrabiać to wszystko. Wygracie w tej chwili w czwartej lidze, a myślę, że kiedyś i Wolbrom, i Olkusz, gdyby jeszcze Bukowno się podciągnęło jako ośrodek taki sportowy kiedyś to przecież Bukowno było najlepszą, miało najlepszą drużynę. Nie? W przyszłości przydałoby się w rejonie tutaj powiatu olkuskiego jakaś, nie Orlik, Orlik jest za mały. Orlik to jest takie boisko, które jest wykorzystywane oczywiście nie tylko przez piłkarzy, ale przez wszystkich młodych zawodników. Ale to jest niewymiarowe i przydałby się na terenie powiatu olkuskiego taki obiekt też ze sztuczną nawierzchnią, ale pełnowymiarowy, taki, żeby można było trenować i rozgrywać mecze. No i taki, żeby drużyny z naszego powiatu mogły trenować w zimie, a nie jeździć do Strzemieszyc. Przydałoby się takie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i z możliwością gry całorocznej, bez względu na warunki atmosferyczne, tak? Ja myślę, że kiedyś idą wybory. To jest dla wielu samorządowców naprawdę wyzwanie. Wielu na pewno będzie wspierać i propagować i w swoje programy włożą. Ja na przykład zamierzam wystartować jeszcze do funkcji burmistrza miasta Wolbromia i wtedy mogę panu obiecać, że jednym z punktów mojego programu będzie właśnie takie boisko.
dalej. Olek. Pięknie. Thank you.